7 stycznia przedstawiające obszar po ataku Izraela w rejonie meczetu Al-Takfa w strefie Gazy. Doniesienia mówią o 183 zabitych i 377 rannych, w tym wielu dzieciach. Chyba nikt nie liczył na to, że naród wybrany zastosuje się do orzeczeń MTS. Jeśli jesteśmy narodem wybranym, kim jesteś, by mówić nam, co mamy robić? Kim jesteście? Kim jest społeczność międzynarodowa, by mówić Izraelowi, co ma robić? Prawo międzynarodowe? Cudowna rzecz, nie dotyczy nas. Dotyczy każdego innego miejsca na ziemi, nie Izraela. Ponieważ jesteśmy narodem wybranym, nie rozumiecie tego? I podczas gdy syjonistyczni obywatele Izraela blokują wjazd ciężarówek z pomocą humanitarną do Gazy, inni obywatele Izraela protestują, masowo domagając się rezygnacji rządu Netanjahu.